Rozpoczęła się w sumie wcześnie. Tak naprawdę to zawsze lubiłam to robić, a tam w następnych latach szkoły umożliwiły mi to jakby rozwój. Kółka plastyczne, również kółko plastyczne w Domu Kultury Chemik prowadzone przez Anię Florczak. Także tam mogłam się szkolić. Później pomogło mi to na pewno w dostaniu się na studia artystyczne w Opolu, gdzie spędziłam rok malując. Potem zmieniłam te studia na studia w Poznaniu architektury, gdzie również ta sztuka mogła mi się przydać. Studiując w Poznaniu, pamiętając, jakie są moje korzenie, postawiłam na to, żeby w pracy magisterskiej ująć tę część siebie również. No i zdecydowałam się na pracę magisterską na temat zagospodarowania starego rynku w Koźlu, poszerzoną o zmiany w urbanistyce miasta, czyli wykluczenie ruchu kołowego na rzecz pieszego i rowerowego. No i tak naprawdę chciałam stworzyć z naszego miasta miasto bardziej dla ludzi, ponieważ jest przepełnione samochodami. Generalnie to projekt można dzisiaj tutaj podziwiać. Zachęcam również do tego, jeżeli ktoś nie jest pasjonatem malarstwa, to jest bardzo ciekawy projekt, także zapraszam serdecznie. A taka ładna miłość, mała stacja Kielski Bar.